Cześć, witam was bardzo serdecznie na kolejnej transmisji lub jak to woli, na kolejnym materiale z gry Ninja Gaiden Sigma, wchodzący skład remastera lub odświeżonej wersji o nazwie Ninja Gaiden Master Collection. Okej. True Dragon Sword. O właśnie, Dragon Sword. Ciekawe, czy on jest silniejszy teraz, jak go ulepszyliśmy. True Dragon Sword, dokładnie. Czwarty poziom mamy ataki. XXY jest. Izuna Drop, oczywiście tutaj esencja. Czyli na czwarty poziom jest jakaś esencja. Storm of the Heavenly Dragon. To trzeba będzie pod tą esencją sprawdzić ładowanie. I tu jest jeszcze. Czekaj. To jest ten sam atak, jak było w Kitsu, czy jak to się tam nazywa, ten miecz, który zabierał życie. Pod esencją oczywiście jest Windmill Flash. To jest taki atak z uniku. Ale to jest chyba drugi poziom tego miecza. Co tu jeszcze jest ciekawego na tym czwartym poziomie? Nic. O, tu jest jeszcze. Że można ten obrót zrobić. No, zobaczymy. Zobaczymy, pogramy sobie tym trochę mieczykiem. Za to i tak, za to jeszcze nie mam osiągnięcia tak naprawdę. Za ten mieczyk, czyli to, że trzeba zabić. Ojej. Jezu, i tego nałataństwa jest. Aj. Wow! To było dobre! To było dobre! Wow! Ale no to moc, ta moc jak pod esencją jest dobra. To trzeba przyznać. Jak go podbiło, panie! Chłop, to była typowa kastracja, nie? I to jeszcze publiczna. To była typowa kastracja, nie? Taka lewatywa i kastracja w jednym. Fajne. Podoba mi się. Jeszcze będę musiał sprawdzić ten obrotowy miecz. To jeszcze będę musiał sprawdzić, jak to będzie wyglądało na przeciwnika. No i ten kombos jeszcze, ten. Dobra, ej, widziałem gdzieś na necie taki trik. Nie wiem, czy to tutaj działa. Chyba gdzieś w Blacku widziałem. Bo ja też czasami oglądam jakieś gameplaye. No i tutaj widziałem tą część gdzieś. Tylko czekajcie, nie wiem czy tutaj w Sigmie to działa. Ten silniejszy łuk sobie weźmiemy. Nie, nie działa. Widziałem, że w Blacku można sobie tutaj tą esencję farmić. Jak strzelamy do tych elementów, ale tutaj widzę, że to nie działa. No nic. Wiadomo, że są różnice pomiędzy Sigmą a Blackiem. Niektórzy uważają, że dosyć spore. To jest chyba jedna z tych różnic. Ale fajny ten mieczek, nie mogę powiedzieć. Czy ja coś tutaj chcę? Nie no. Możemy sobie dokoksić życie. I dokupić sobie trochę eliksirów. Okej, żeby się tutaj wszystko zgadzało. Idziemy dalej. A tak swoją drogą to wróciliśmy znowu do tej początkowej lokacji. Patrzcie, tu jest ta tabliczka Rachel. Ale jeszcze sobie zbadam to wszystko, czy czasami jest... Czy czasami czegoś tutaj nie pominąłem? Czy jest jakiś item tutaj do zabrania?
zobaczmy. Ciekawe, czy można by było się wrócić do samego początku gry, nie? Przydadzą ci się eliksiry. No, podejrzewam, że tak będzie. Na szczęście mam je za co kupić. Tiborku. O, patrzcie, mamy kolejną kulkę do wzmacniania magii. No, myślałem się, Tiborku, że to będzie... Że to będzie to, co myślę. Albo jeszcze gorzej. Domyślam się, że to będzie to, albo jeszcze gorzej. Czekajcie, czekajcie, co ja tu wziąłem? Co ja tu chciałem? Tą kulę. Do magii. To możemy teraz ulepszać sobie ten... tą magię elektryczną, tak? Ten zwój. To będę musiał wam pokazać. Przynajmniej te osoby, które oglądają moje materiały na YouTubie. Jak te dwa pozostałe ninpo wygląda. A tutaj się do tego początku gry szło. Tutaj można gierkę zapisać swoją drogą. O, tutaj jest ten. Skrzynia. Może eliksir. I eliksir, dobra, no to dobrze, że zagenerowałem sobie życie. Bo bym chyba tego eliksiru nie wziął. Dobra, no grę zapisałem grę? Nie zapisałem. Nie wiem, czy zapisałem, czy nie zapisałem, już nie pamiętam. To zapiszę jeszcze raz. I dobra, idziemy tam, gdzie mamy się udać. Gdzie jest tam ta tabliczka, gdzie jeszcze tutaj Rachel była. My teraz znowu Hayabusą powróciliśmy. Okej, dobra, portal jest aktywny. I co nas tutaj czeka? Mamy skrzynię jakieś i tam mam... O nie, dobra. Super. W ogóle ataki na niego nie działają. Jezus. Pierdliwy ten typ. Super. Nie mam się leczyć. Ej, dobra, nie chcę w ogóle eliksirów. Znaczy nie chcę tego talizmanu zużywać. Czytam sobie. Wezmę jakąś inną bronią, bo kurczę, on cały czas blokuje te ataki moje. Może jakimś ciężkim mieczem spróbuję. Stoi na mojej transmisji, ja się bardzo cieszę z tego powodu.
Frajer. Frajer! No, wiedziałem, że najlepiej to tym mieczem, kurczę, którym przebija się przez obronę. I co na tym mieczem? I co mu zrobi taka obrona durna przed takim, kurczę, przed takim młotem? Dwa ataki już wybijam go z rytmu, nie? No, a gościu się blokuje, bo on cały czas tym blokiem mnie wkurwiał. I ten miecz w ogóle nie był ten Dragon Sword. Nie był w stanie w ogóle przebić tego jego obrony. A ten jeden atak go wybija z rytmu, nie? Majonez. No i gitara, Tiborku. Dziękuję, udało się jakoś. Debili, ja choro na debili. No dokładnie. Ten mieczek jest dobry na debili w tej grze. Nie! Czekajcie. Łapka oczywiście. Bo nie mogło być inaczej. No i patrzcie, mam 8 eliksirów, a nie wszystkie zmarnowane, nie? Bo przez takiego debila, który blokuje cały czas ataki, nie możesz mu żadnych ataków specjalnych wykonać. I tracisz te eliksiry. No super. Więcej tych pirani niż to warte. No dobra, to mamy te kulki. Dobra, ja sobie chyba zapiszę grę. Tylko czekajcie, którym ja przyszedłem tutaj? Tym teleportem, nie? No, zapiszemy sobie grę. Co Tiborku się śmiejesz? Ale to ładnie napisałeś. Debili a choro na debili. No dokładnie. Debili, którzy cały czas blokują... A nie, to nie tu. Debili, którzy cały czas blokują ataki. I nie da się przeciwko nim jakichś specjalnych ruchów wykonać. Także ja sobie to zmieniam od razu. Na ten True Dragon Sword. Powalczymy sobie trochę tym mieczykiem. Chciałbym grę zapisać. Ej, znowu do tej lobowej lokacji. Nie wiem, po jaką cholerę ja tam wracam. Dobra, tutaj chyba o, czekajcie, bo ja mam tą kulę. Znowu, chyba już ostatnią, co? Do ulepszania ninpo. Czyli tych magicznych ataków. No właśnie, sobie ją zużyjemy. No a ten elektryczny atak, no bo co innego. Okej. Okay. No dobra. No i wzór. Gitet majonez, Tibor. Ej, ale ten cały Debili Yaharo jest naprawdę fajną bronią. Się go lepszy na trzeci poziom, to on takie kombosy fajne ciśnie. On mi się podoba, on się może przydać na niejednego przeciwnika. On się może przydać na niejednego przeciwnika, który może mi sprawiać problemy. No to przejdziemy sobie dalej tutaj. To będzie miał przed bossem. Kolejny boss jeszcze. Żeby było weselej. Kolejny boss mówisz. Super. Kolejny teleport. Idę stąd, mam dosyć tych dinozaurów już. Szczerze powiedziawszy. Wujek Marek wie, co tu będzie, bo oglądał transmisję Tibora. Alma! Wszyscy mówili, uważaj na Almę, czekamy na Almę. Alma cię zgwałci. I nic z ciebie nie zostanie. I to jest właśnie ten gwałt publiczny, który czeka właśnie na mnie teraz. Który ten gwałt publiczny, najgorszy według mnie, będzie właśnie czekał tutaj. Tiborku, a co ty myślałeś, że to był boss? Ja wiem. Bo oglądanie twoich transmisji sprawia to, że... Tiborku, wiem, co tutaj będzie. Alma, najgorsza suka w całej serii podobno. Ale będzie fajnie. Będzie fajnie, będzie zabawa. I nocy będzie mało. Będzie głośno, będzie radośnie. Spróbuję zasnąć, ale może znowu wyląduję na ninja. Na razie, Maro. No trzymaj się, małpko. Miłego snu ci życzeniu. Jaka muzyka? With your own flesh, blood to sacrifice.
Ten jak zasuwa. To nie ma mózgu, widzę. Elektrostymulacja. Nie, no to ładowane ataki. Ała. Kurczę. Co to jest w ogóle, że nie mogę jej trafić? Ja pierdyka. Co to w ogóle jest za chore ataki? Dobra, chyba wiem już, co najlepiej robić w czasie walki z nią. Już nie mam eliksirów. Szlak! Ach, chciałem się skierować na tym typie. Nie, nie potrzebny. Ten spell jest do dupy. W związku z tym przeciwnikiem. Dobra, chyba już kumam walkę z nią, ale za dużo straciłem eliksirów. Muszę bardziej unikać tych jej ataków. O, za dużo straciłem, ale chyba już kumam trochę walkę z nią. Za dużo straciłem, jak ona tam była na tej ziemi. Jak damy radę, jak wejdziemy, kurczę, jak będziemy próbować walczyć z nią, jak ona jest na tej ziemi, no to ona nas normalnie zjedzie, nie? Bo ona cały czas atakuje. Tam trzeba chyba atakiem z powietrza ją strzelić. Wtedy, jak ona jest na ziemi. To ja widzę, że ona wtedy pada na ten, na pysk i wtedy może jakieś obrażenie zadać. Problem jest w tym, że nie zawsze ją powalisz. Czasem się do niej odbijasz. Aha. Coś tam wymyślimy. Coś tam wymyślimy. No, czasami tak jest. Pierwsze co, to muszę sobie ten spell zmienić. O, to się tu nie przydaje. Dobra, już to widzieli. Ajajaj. Aj, kurczę. Ciężko w ogóle unikać tych ciosów i próbować zabić tych przeciwników. Super. Mm.
A idzie do przodu. Kurczę, no próbuję tego typa zgładzić. No i obrywam przez to, nie? Bo nie mogę go trafić. Już nie mam eliksiru. Aj, dostałem jeszcze przez te cholerne kule. Gościa za... Szlak! Nie mam już czym się leczyć. Oj, wyminęło ten cios. Oj, dobra. Dupa. No i uważaj, bo jak lata, to potrafi cię wychwycić twoim... No, widziałem właśnie. No, to ja się tutaj pomęczymy. Niestety. Choć nie jest to jakaś wybitnie wymagająca walka. Widziałem gorsze. Widziałem gorsze. Mam ten talizman, wiecie? To może spróbuję do końca zużyć to ninfo, które mam w tym momencie. A kurna, zapomniałem zmienić. Zapomniałem zmienić. Dobra, dawaj ten spell. Kurde. Ale jest bardzo... No, jest, jest. To racja. Aj. Aha, i mnie złapało. Ech. Jezu. Ja nie mogę.
Tego uniknąć, jakie głupie. Aj no, unik, robiłem skok! Dziwko! Jest! Ha! Dziwka. Za trzecim? Za czwartym? Haha! Lapi. Lafi Rynda z Mochocka. Now the time of the awakening is truly at hand. No, bez tego zwoju by było ciężej, nie? Bez tego zwoju było ciężej, akurat udało się go zdobyć. Bo ja go nie kupywałem. Ja go zdobyłem przez przypadek, ten zwój. Ja go chyba nieraz nie kupiłem. Wow. To jest Alma? Ty, ładna. No, domyślam się, że to nie koniec. No ale ze zwojem. No ale ze zwojem, dokładnie. Ze zwojem. Bez zwoju tam trochę brakowało. Ale dobra, no. Uważaj, że się przeszła. Zobaczymy na Ninja Buster, tak? Jak będzie szło. Dupeczka, jak się patrzy, to dokładnie. Zobaczymy, jak właśnie. A no właśnie, ładna, ładna nawet. Lesser Ninja, no Lesser Ninja, no co zrobisz? Lesser Ninja. Gra mnie oceniło, Tiborku. Lesser Ninja i tyle. Dobra, ale Alma mam z głowy. No, będę musiał poćwiczyć te ataki na pewno, jakbym chciał ją pokonać. Na Master Ninja, dokładnie. Na Master Ninja. O, zobaczymy, kto będzie. Chuja warte są te oceny. No, ale wiesz, że musisz mieć... Musisz całą grę przejść na wszystkich ocen... Na najlepszej ocenie. Żeby zdobyć platynę. I będę chciał to zrobić, ale nie wiem, jak jeszcze pomyślę, jak to będę nagrywał. Czy streamował? Zastanawiam się. Zapisz sobie. A, zapisać mówisz. Ty, ale gdzie jest zapis? Tu jest, dobra. Oki doki. A, bo ty tam ostatnio mi ten. Ja sobie tutaj zachowam sobie tą Almę. Tutaj na tym save'ie. Zapiszę sobie tutaj. Ja może sobie poćwiczę tą walkę z nią. Na tym drugim save'ie, nie? To sobie bym... Jakbyśmy się tu wrócili na przykład. Poćwiczę sobie walkę z tą Almą. Może znajdę jakiś sposób, żeby nie tracić, wiecie, talizmanów, a żeby za pierwszym razem ją pokonać. Pojebało ich. Ja nie napisałem i musiałem powtarzać. Mówisz? Nie, z tym przeciwnikiem nie chcę. Nie chcę walczyć. A co tam jest dalej? No, zobaczymy. Okej, moi drodzy, i w tym momencie zakończymy sobie nasz premierowy materiał z gry Ninja Gaiden Master Collection. Trzy odświeżone edycje, tak? Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 oraz Ninja Gaiden
3. Mam nadzieję, że seria będzie Wam się podobała i że podobał Wam się ten materiał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej, jakże innych serii na moim kanale i zapraszam za każdy Wasz i zapraszam i dziękuję za każdy Wasz poświęcony czas pod moimi klipami filmowymi. Do następnego. Cześć.